Here's stallions. And I think we are ready to start. Thumbs up. Excellent. No to w takim razie zaczynamy. Powitajmy drugą partię ogierów.
Szanowni Państwo, mamy w tej klasie zupełną zmianę kolejności. Teraz oglądamy numer 68, po nim 70, następnie 71, po czym dopiero 69 i zamkniemy numerem 72. Ladies and gentlemen, there is a change of order in the horses presented in class 6B. Number 68 has just finished, now 70, then 71, 69, and 72 closes this class. A zatem numer 68 to był El Victorio, po Eternal od El Victoria, po Extern, hodowli i własności pana Petroniusza Freilicha. Number 68, the first horse in this class was El Victorio. He is by Eternal out of El Victoria by Extern and he is bred and owned by Mr. Petroniusz Freilich. Za typ. 4x19. For type, 4x19. Głowa, 18,5, 19, 19, 18,5. Head, 18,5, 19, 19, 18,5. Szyja, 18,5, 18,5, 19, 18,5. Neck, 18,5, 18,5, 19, 18,5. Kłoda, 3 razy 18 i 18,5. Barian top line, 3 times 18 and 18.5. Przednie nogi, 3 razy 16 i 15. Front legs, 3 times 16 and 15. Tylne, 16, 15,5, 16, 15. Hind legs, 16, 15.5, 16, 15. I za ruch, 4,19. And for 19s, for movement, uzyskał od sędziów notę 90,5 punktu. He scores 90,5 points. A teraz numer 70. Był to Atius O,
po Shahim Al-Nakib od Atia O-O-1, po Johan El-Jamal hodowli O-O-1, LCC i własności Jazz Stud. Number 70, that was Atius O. He is by Shahim Al-Nakib, out of Atia O-1 by Johan El-Jamal, bred by O-1 LCC and owned by Jazz Stud. Tip 19.5, 19.5, 19 i 20. Type 19.5, 19.5, 19 and 20. Głowa 19.5, 19, 19, 19 i pół. Head 19.5, 19, 19, 19.5. Szyja 3 razy 18.5 i 19. Neck 3 times 18.5 and 19. Kłoda 18, 18, 17.5 i 18. Body and top line 18, 18, 17.5 and 18. Przednie nogi 15.5, 16, 15.5, 15. Front legs 15.5, 16, 15.5, 15. Tylne nogi 16, 16, 15.5 i 16. Hind legs 16, 16, 15.5 and 16. I ruch 20, 19.5, 20 i 20. And for movement 20, 19.5, 20 and another 20. Atius O zdobył od sędziów 91 punktów i 88 setnych. He scores 91 points 88. Z tym numerem zaprezentował się nam Szagal, popoganin od Corina Corina Podębowiec, hodowli własności Saint Roch Arabians. Number 71, that was Szagal. He is by poganin out of Corina Corina by Dębowiec, bred and owned by Saint Roch Arabians. A oto jego noty. Typ 18.5, 19, 18.5, 19. Type 18.5, 19, 18.5, 19. Głowa 19, 19, 18.5, 18.5. Head 19, 19, 18.5, 18.5. Szyja 19, 18.5, 18.5, 18. Neck 19, 18.5, 18.5 and 18. Kłoda 17.5, 18, 17.5, 17.5. Body and top line 17.5, 18, 17.5, 17.5. Nogi przednie 15.5, 15, 15.5, 15.5. Front legs 15.5, 15, 15.5, 15.5. Tylne 16, 15, 15.5, 16. Hind legs 16, 15, 15.5 and 16. Ruch
19,5, 19, 19, 19,5. Movement 19.5, 19, 19 and 19.5. Chagall zdobył 89 punktów i 75 setnych. He scores 89 points, 75. '69 to był Shanahan SW. On jest po Xavi od TF Shaha Zamore po TF Afrika Shah. Hodowli sówek ostat i własności pani Alicji na pióry. Number 69. That was Shanahan SW by Xavi out of TF Shah Zamore by TF Africa Shah, bred by Suveco Stud and owned by Mrs. Alicja Napiura. Typ 18,5 i 3 razy 19. Type 18.5 and 3 times 19. Głowa 4 razy 19. Head 4 times 19. Szyja 18,5, 18,5, 18, 18. Neck 18.5, 18.5, 18 and 18. Kłoda 18, 17,5, 18, 17,5. Variant top line 18, 17.5, 18, 17.5. Nogi przednie 3 razy 15,5 i 15. I takie same oceny za nogi tylne 3 razy 15,5 i 15. Both for front and hind legs, the same scores. 3 times 15.5 and 15. Ruch 18,5, 19, 19, 18,5. And movement 18.5, 19, 19, 18.5. Koń zdobył 89 punktów i 38 setnych. Shanahan scores 89 points, 38. A ostatnim koniem i jednocześnie ostatnim ogierem, który się nam dzisiaj zaprezentował, był z numerem 72, przepraszam, Zafar. Zafar is the final stallion and also the final horse we are going to see today.
72, Zafar, He is by Piaf, Out of Zgadula by Favor, Bruno by Saint Roche Arabians, a Zafar jest po Piaf, od Zgadula po Favor i jest hodowli i własności Saint Roche Arabians. Za chwilę poznamy jego wyniki. Together, we tell a story by creating an environmental setting of uniqueness, refinement, style, and authenticity. Yeah. To create not just a simple sculpture, but a true piece of museum-quality art. The Legends of the Sahara. Bronze exclusive artistic interpretation envisioned by Elvis Jugera. Brought to reality by Judy and Kim Nordquist. Dimensions 89 by 72 by 58 centimeters. Info at arabianessence.com. I oto jego wyniki. Za typ 17,5, 17,5, 17, 18. Type 17.5, 17.5, 17, 18. Głowa 17,5, 17,5, 17, 17,5. Head 17.5, 17.5, 17 and 17.5. Szyja 3 razy 17,5 i 18. Neck 17.5 times 3 and 18. Kłoda 4 razy 17,5. Body and top line 4 times 17.5. Nogi przednie 15,5 razy 3 i 15. Front legs 15.5 3 times and 15. Nogi tylne 4 razy 15,5. Hind legs 4 times 15.5. Ruch 18, 18, 18,5, 18,5. Movement 18, 18, 18.5, 18.5. Zafar zdobył 86 punktów i 19 setnych. He scores 86 points 19. Znamy wyniki również tej klasy. We know the scores of this class. I think we are ready. Because I can see our ringmaster moving towards the VIP arena. Gerard kieruje się w kierunku namiotu VIP, co oznacza, że za kilka chwil będziemy mogli wręczyć koniom marchewki dzisiaj po raz ostatni. Can we begin? Okay, so let's begin then. Od miejsca piątego, beginning with the fifth place. Zafar. Na miejscu czwartym, fourth place. Walking slowly towards the arena. Shanahan SW. Na miejscu trzecim. Third place. Chagall. Druga lokata w klasie 6B. Second place. El Victorio. I zapraszamy naszego zwycięzcę. And a warm welcome to our last winner today, Atius O.
Zdaje się, że nie możemy przekazać Zafarowi w tej chwili marchewek. Niestety dostanie je w stajni dopiero. Zafar, the horse with the fifth place in class 6B. He will get his carrots in the stables. A na miejscu czwartym, fourth place. Shanahan SW. Miejsce trzecie. Third place. Chagall. The runner-up in today's final class. Miejsce drugie w dzisiejszej ostatniej klasie zajął El Victorio. A klasę zwyciężył and the winner of this class. Atius O. Po raz ostatni chwila dla fotoreporterów dzisiaj. Cały dzień w słońcu prawie. I również po raz ostatni krótka runda honorowa, choćby symboliczna. Okay, I can see that the photographers are ready now and we can begin the last lap of honor today. Na scenie został ostatni koń, to poprosimy o rundę honorową. Bardzo zrelaksowana ta runda honorowa, ale rozumiem, jest gorąco. Jesteśmy zmęczeni. O, świetnie. Szanowni Państwo, pierwszy dzień